najbardziej charakterystycznych kabaretów w Polsce zawitał do Żor, a scena na Starówce wypełniła się miłośnikami dobrego humoru. Kabaret Hrabi pochodzi z Zielonej Góry. Wcześniej jego członkowie związani byli m.in. z formacjami Potem oraz Hi-Fi. Od kilku lat występują jako Hrabi w składzie Joanna Kołaczkowska, Tomasz Majer, Dariusz Kamys i Łukasz Picz. W swoim dotychczasowym dorobku prezentowali takie programy jak Demo, Terapia, Dracula, Pojutrze, Kobieta i Mężczyzna, Syf i Malaria, Pienia i Jęki, a także Savoir Vivre oraz Co jest śmieszne. Hrabi posiada własny, charakterystyczny styl i osobowości twórcze, które przyczyniły się do stworzenia unikalnego humoru grupy i klimatu wystąpień. Hrabi stara się nie występować zbyt często w telewizji, nie chce być kabaretem na pokaz, który przyjmuje każdą propozycję, aby tylko zostać dostrzeżonym. Na szczęście jednak dla naszej telewizji uczynili wyjątek. Że pana poszłam nawet na kabaret i też nic. A potem? Potem też nie. To bardzo dziwne. No. Co później pani próbowała? Używki. Alkohol. Tak. Narkotyki. Tak. Śmiej żelki. I lekarz zabronił. Dobrze, niech pani na mnie spojrzy, ja wykonam teraz parę testów, dobrze?